Dlaczego USA broni Izrael za wszelką cenę? Israel has no better friend than America, and America has no better friend than Israel. American ground forces training with an IDF armored division, and we will never, ever, ever abandon Israel. Why does the United States support Israel? Well, there's a history, and a very interesting one. It actually goes back a long time. Izrael. Małe państwo na Bliskim Wschodzie, które na mapę powróciło 14 maja 1948 roku. Początkowo jego terytorium wyglądało tak, jak teraz widzicie. Jednak z czasem, wskutek przejmowania ziem wcześniej należących do Palestyny, Izrael znacząco rozszerzył swoje tereny. Warto podkreślić, że w momencie, kiedy utworzono ten kraj na podstawie 181 rezolucji Narodów Zjednoczonych, jego populacja liczyła 850 tysięcy mieszkańców, stanowiąc przy tym niemal wyłącznie społeczność żydowską. Tych, co wcześniej zamieszkiwali te tereny, przesiedlono. Uchwała Komisji do Spraw Palestyny została przyjęta większością 33 głosów. 13 przeciw, 18 wstrzymujących się. Takie były sceny następnego dnia w Jerozolimie. Naród żydowski natychmiast zaczął świętować decyzję Organizacji Narodów Zjednoczonych. Mimo iż nie osiągnęli wszystkiego, czego chcieli, to przynajmniej uzyskali werdykt o utworzeniu nowego państwa żydowskiego. A ich radość była oczywiście wydarzeniem spontanicznym. Dokładnie rzecz ujmując, nieco ponad 800 tysięcy ludzi zostało wypędzonych ze swoich własności, aby następnie trafili na zachodni brzeg i do Strefy Gazy. Do tego też do innych sąsiednich krajów arabskich oraz innych krajów świata. Populacyjna przewaga państw arabskich względem Izraelitów była wówczas ogromna i wynosiła mniej więcej 1 do 10, tylko uwzględniając sąsiadów. Ponieważ licząc całą diasporę na Bliskim Wschodzie i w Afryce, to szacunek ten był bliski jednemu Żydowi na 40 Arabów. Jak zapewne wiecie, świat arabski nie tylko nie był zadowolony z pojawienia się tam Izraela, ale postanowił go po czasie wymazać nawet z mapy. Tak było wiele razy podczas wojen syjońsko-arabskich, które zawsze wspierane były przez amerykański rząd. W czasie wojny sześciodniowej z 1964 roku, w której udział wzięły Egipt, Syria, Jordania i Irak, Izrael nie tylko odparł Arabów mimo ich przewagi, ale podbił nawet egipski półwysep Synaj, który został zwrócony dopiero po czasie. Do tego rozszerzył swoje terytorium o syryjskie wzgórza Golan. Te roszczenia zostały zaakceptowane przez USA. Od 1973 roku Izrael otrzymał ponad 120 miliardów dolarów pomocy, w tym 3 specjalne pakiety pomocowe tylko od Stanów Zjednoczonych. Przy tym regularnie dostarczana tam była broń oraz środki finansowe, których to wartość jest trudna do zsumowania. W 1999 roku rząd USA podpisał protokół ustaleń, w którym zobowiązał się do dostarczenia Izraelowi co najmniej 2 miliardów i 670 milionów dolarów pomocy wojskowej rocznie, uwaga, przez następne 10 lat. W 2009 roku roczna kwota została podniesiona do 3 miliardów dolarów, a w 2019 roku kwota została ponownie podniesiona. Teraz wynosi minimum 3 miliardy i 600 milionów dolarów. Wszystkie te wysiłki wzmocnią więzi między naszymi obiema demokracjami. Pomogą nam wspólnie zbudować lepszą przyszłość. Jestem dumny, że premier Barak jest moim partnerem w tych działaniach pełnych przyjaźni i zrozumienia. Izrael i Amerykę łączy wyjątkowa przyjaźń i bardzo szczególne partnerstwo. Nasze relacje opierają się na wspólnych wartościach, wspólnych interesach i wspólnej wizji przyszłości regionu. Silne stosunki izraelsko-amerykańskie muszą być kamieniem węgielnym, na którym można budować pokojowy Bliski Wschód. Łącznie zatem można przypuszczać, że Amerykanie na wsparcie Izraela przez wszystkie lata mogli wydać od 200 miliardów do nawet biliona dolarów, chociaż to tylko oficjalne dane. To może być niewiele mniej niż koszt wojny USA w Iraku. Aktualnie Izrael to 13 najbogatsze państwo w PKB na mieszkańca. Społeczność żydowska ma wpływy w najważniejszych światowych funduszach,
takich jak na przykład potężny BlackRock, który niemalże jakby nie patrzeć kontroluje prawie całą giełdę. Według rankingów to też 15 państwo z najsilniejszą armią świata przy populacji liczącej nieco ponad 9 milionów ludzi. Dlatego w dzisiejszym filmie postanowiliśmy dla Was sprawdzić, z jakiego powodu Amerykanie tak ochoczo wspierają Izrael, jak wielki wpływ geopolityczny na świat ma ten mały kraj oraz czy USA mogą się niedługo odwrócić od Tel Awiwu. Sprawdźmy to. Zapraszam Was na film. Słuchajcie, jeśli spodoba Wam się ten materiał, to pamiętajcie o pozostawieniu subskrypcji, ponieważ jeszcze naprawdę sporo z Was ogląda, a nie subskrybuje, a to mi zdecydowanie pomoże w rozwoju kanału. Jak jeszcze nie widzieliście naszego sklepu globalista.pl, to wejdźcie i zobaczcie, co mamy, a mamy naprawdę sporo. Na przykład grę planszową Globalista, w którą można grać od 2 do nawet 6 osób, tocząc strategiczne walki aż na 2 mapach. Do tego prawdziwe antyki w postaci map, globusy, plakaty miast i wiele, wiele innych. Mapki za mną są na przykład jedną z rzeczy, które sprzedajemy, więc myślę, że warto. Zapraszam Was też na mojego Discorda, gdzie możecie sobie pogadać ze mną, jak i z całą naszą społecznością. Na Instagramie natomiast ciągle dodajemy najnowsze wiadomości i relacje z kanału. Taktyczny follow z Waszej strony myślę, że przyda się zarówno Wam, jak i mi. A teraz koniec wstawki, czas na materiał. And we will never, ever, ever abandon Israel out of our own self-interest. Nie trzeba być wybitnym ekspertem, aby zauważyć, że istnienie Izraela stało się możliwe głównie dzięki Stanom Zjednoczonym, ale nic się nie dzieje przypadkiem i w tym planie musiał być jakiś ukryty istotny cel strategiczny. Blackstone Memorial to petycja złożona prezydentowi Benjaminowi Harrisonowi w 1891 roku. Została podpisana przez 431 wybitnych Amerykanów, w tym J.P. Morgana, Johna D. Rockefellera, przyszłego prezydenta Williama McKinleya, prezesa Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i wielu innych kongresmenów. Pod petycją podpisy złożyło także kilka znaczących organizacji, w tym The Washington Post i New York Times. Jakie pilne przesłanie zawierał ten pełen gwiazd manifest dla amerykańskiego prezydenta? Była to prośba o powrót narodu żydowskiego do ich historycznej ojczyzny na Bliskim Wschodzie. To wydarzenie zapoczątkowało ruch syjonistyczny oraz przyszłe myślenie o realizacji tego planu. Wraz z narastającymi ruchami antysemickimi w Europie, ale wówczas przede wszystkim w Rosji, Zachód jeszcze przed rozpoczęciem I wojny światowej poważnie analizował możliwość utworzenia Izraela jako osobnego państwa na Bliskim Wschodzie, ponieważ była to szansa na utrzymanie tam długoterminowo wpływów oraz pewnej kontroli nad Arabami. Szansa oczywiście pojawiła się wskutek wojny brytyjsko-ottomańskiej. Palestyna po zwycięstwie Londynu stała się brytyjską kolonią. Już wówczas na te tereny ściągano Żydów, którzy tworzyli tam pierwsze komuny rolnicze oraz organizacje mające na celu przejęcie władzy. Jednak wówczas Brytyjczycy nie planowali utworzenia tam w pełni niezależnego państwa Izrael, tylko Palestyny, której zasady miały być wytyczone przez Białą Księgę. Ten obszar, będący brytyjskim protektoratem, miał składać się w połowie z Żydów i w połowie z Arabów. Właśnie z tego powodu Wielka Brytania zabroniła Żydom ewakuacji do Palestyny. Nawet pomimo faktu, że 6 milionów syjonistów w 1938 roku utknęło w Europie, mając na uwadze, że lada moment Niemcy mogą dokonać najgorszego. No cóż, niestety mieli rację. Po wojnie Żydzi podjęli walkę z Brytyjczykami, chcąc utworzenia własnego kraju. Zbuntowali się Europejczykom, ale chętnie rozmawiali z Amerykanami, którzy ich także ochoczo wspierali. W latach 1947-1945 na ziemiach Palestyny wybuchła wojna domowa pomiędzy Izraelitami, Arabami i częściowo także Brytyjczykami. Ostatecznie Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych podjęło decyzję o utworzeniu tam Izraela 14 maja 1948 roku. Natychmiast po ogłoszeniu nowego państwa obaj przywódcy supermocarstw, prezydent USA Henry S. Truman i przywódca ZSRR Józef Stalin, uznali nowe państwo. Wielka Brytania nie chciała dostarczać Żydom broni, jednak zrobili to Amerykanie i Sowieci, ponieważ i jedni i drudzy chcieli zdobyć wpływy na Bliskim Wschodzie. Ostatecznie jednak większą rolę odegrali w tym Amerykanie, a relacje izraelsko-sowieckie uległy znacznemu pogorszeniu w 1952 roku przez upozorowany tzw. spisek lekarzy żydowskiego pochodzenia, którzy mieli otruć Stalina. Ale nie myślcie, że decyzja o uznaniu Izraela jest łatwa. Musiałem pójść na kompromis z Arabami i podzielić Palestynę. Żydzi chcą przegonić wszystkich Arabów do rzeki Tygrys i Eufrat, a Arabowie chcą przegonić wszystkich Żydów do Morza Czerwonego. A ja próbowałem,
Próbowałem znaleźć ojczyznę dla Żydów i nadal być sprawiedliwym dla Arabów. Teraz pytanie. Dlaczego Amerykanie dla powstania państwa Izrael gotowi byli częściowo poświęcić swoje stosunki dyplomatyczne z Wielką Brytanią, wydali na ten kraj setki miliardów dolarów i ryzykowali konfliktem ze światem arabskim, od którego czerpali niezwykle potrzebne dla rozwoju przemysłu ropę jak i gaz? Do tego stopnia, że pogodzili się nawet z kryzysem spowodowanym przez gwałtowny wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych, wynikającym z embarga państw arabskich zastosowanych wobec Stanów Zjednoczonych po wybuchu wojny izraelsko-arabskiej w październiku 1973 roku. Niezachwiane poparcie Waszyngtonu dla Izraela jest zakorzenione w następstwie II wojny światowej, proizraelskich wpływów politycznych i nakładów PR. Tutaj można zaobserwować, jak w czasie zmieniał się amerykański stosunek do działań Izraela zarówno w strefie Gazy, jak i Palestynie. Bliski Wschód ze swoimi rezerwami ropy naftowej i strategicznymi drogami wodnymi, czyli na przykład kanałem Sueskim, był kluczowym polem bitwy o hegemoniczne wpływy supermocarstwa. Stany Zjednoczone przejmowały rolę głównego zachodniego pośrednika energetycznego na Bliskim Wschodzie po poważnie osłabionych mocarstwach europejskich. Amerykanie potrzebowali sojusznika, który dawałby im możliwość kontrolowania tego, co się dzieje w tym regionie. Stany Zjednoczone wykorzystały swoją pozycję członka Rady Bezpieczeństwa ONZ do zawetowania 42 rezolucji, które mogły mieć wpływ na Izrael i potępiały jego działania w strefie Gazy czy też w Palestynie. Fakt, że to weto jest czynione w obronie amerykańskiej suwerenności i w obronie roli Ameryki w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie, nie jest dla nas powodem do wstydu. To powinno być wstydem dla pozostałej części Rady Bezpieczeństwa. Żaden kraj nie rozkaże Stanom Zjednoczonym, gdzie mogą umieścić ambasadę. Oba narody tradycyjnie dzieliły się również informacjami wywiadowczymi. Tel Awiw jest też jednym z państw, które w historii kupiły najwięcej amerykańskiego sprzętu. Według portalu Statistika Izrael zajmuje w tym zestawieniu 11 miejsce. Bardzo ważna jest też geografia tego kraju. Mówi się nawet, że jego podbicie jest niemalże niemożliwe. I jest w tym sporo racji. Od wschodu oddzielone jest od świata arabskiego Morzem Martwym, które stanowi skuteczną wodną barierę dla jakichkolwiek działań lądowych. W następnej linii rozciąga się centralny, wyżynno-górzysty region Galilei. Natomiast od wschodu Izrael przecina kilka rzek, które uniemożliwiają atak zarówno od północy, jak i południa, które dodatkowo jest trudnym, pustynno-górzystym terenem. Nizinne doliny stanowią natomiast idealne miejsce pod rolnictwo i rozwój, co także było rozpatrywane pod względem strategicznym, ponieważ jako miejsce do prowadzenia operacji wojskowych na Bliskim Wschodzie Izrael jest wręcz perfekcyjny. A na to przekładają się kolejne strategiczne powody. Wśród nich przede wszystkim Izrael trzyma w ryzach Syrię, od wielu lat sojusznika Związku Radzieckiego, a teraz Rosji. Bez Izraela amerykańskie działania w tym regionie mogłyby być mocno ograniczone. Częste wojny Izraela z sąsiadami były testami broni amerykańskiej na polu bitwy. Często przeciwko broni sowieckiej. Przede wszystkim kluczową rolę odgrywa też izraelska żelazna kopuła, która nawet w 2022 roku testowana była przez amerykańskich Marines. Doświadczenia Izraela i perfekcyjna geografia pozwoliły Amerykanom zbudować po części swoją potęgę militarną. Izrael służył też jako kanał dla amerykańskiej broni, dla reżimów i ruchów niezbyt popularnych w Stanach Zjednoczonych. W ten sposób, by otwarcie nie udzielać bezpośredniej pomocy wojskowej, Izrael przekazywał broń, jak i wsparcie dla apartheidu w RPA. Do tego broń Islamskiej Republice w Iranie, Jucie Wojskowej w Gwatemali i nikaraguńskie Cortas. Izraelscy doradcy wojskowi pomagali Contras, salwadorskiej Jucie i zagranicznym siłom okupacyjnym w Namibii i Saharze Zachodniej. Tym sposobem Izrael z biednego małego państewka stał się jedną z najprężniej rozwijających się gospodarek świata, która niedługo może się znaleźć nawet w pierwszej dziesiątce najbogatszych narodowości. Ale na to ma też wpływ diaspory żydowskiej, która na świecie jest wyjątkowo liczna. Mowa tu w końcu o około 16 milionach ludzi, którzy identyfikują się jako Żydzi. W samych Stanach Zjednoczonych to aż 6 milionów ludzi. Często są to bankierzy i posiadacze gigantycznych majątków. Tylko około 25% najbogatszych Amerykanów na liście Forbesa to Żydzi. Żydzi stanowią 2% populacji amerykańskiej i kontrolują majątek opiewający na około 4 biliony dolarów. Mówimy tutaj tylko o społeczności żydowskiej w Ameryce. To chyba dość jasno pokazuje skalę kapitału, jakim dysponują i jak wiele mają do powiedzenia w światowych korporacjach.
To właśnie dlatego wpływy amerykańskie i żydowskie często się ze sobą ścierają, przez co Izrael jest dla Stanów Zjednoczonych niezwykle ważny. Czołowi amerykańscy politycy, nieważne czy byli demokratami czy republikanami, łączyło ich jedno. Zawsze wspierali Izrael. Przykładów daleko szukać nie trzeba. Obecnie mimo ryzyka znacznego pogorszenia demokracji po reformie premiera Netanyahu i wyjściu Izraelitów na ulicę, Joe Biden dalej wspiera Tel Awiw. Natomiast Donald Trump mimo krytyki świata arabskiego przeniósł amerykańską ambasadę do Jerozolimy, częściowo uznając ją za realną stolicę państwa Izrael. Moje dzisiejsze oświadczenie wyznacza początek nowego podejścia do konfliktu między Izraelem a Palestyńczykami. W 1995 roku Kongres przyjął ustawę o ambasadach w Jerozolimie, wzywającą rząd federalny do przeniesienia ambasady amerykańskiej do Jerozolimy i uznania, że to miasto, i co jest niezwykle ważne, jest stolicą Izraela. Niemniej najbliższe lata to będzie sprawdzian dla relacji amerykańsko-izraelskich, ponieważ indeks demokratyzacji tego kraju spada, mimo że wciąż dla wielu Amerykanów jest to, i teraz cytat, jedyna demokracja na Bliskim Wschodzie. Koniec cytatu. Myślę, że sami Izraelici mają pewne obiekcje do tego hasła, ale szczerze wątpię, żeby relacje amerykańsko-izraelskie były w jakimkolwiek stopniu zagrożone. Te państwa wzajemnie siebie potrzebują i czerpią z tego korzyści, dlatego ten nieformalny sojusz będzie zapewne trwał na przysłowiowe wieki. Dajcie znać, co sami na ten temat sądzicie. Z mojej strony to tyle na dziś. Trzymajcie się. Dzięki i do następnego filmu. Cześć.